Bonjour tout le monde, dzień dobry, zapraszam Was na kolejny niedzielny spacer po Paryżu. Witajcie w nowym odcinku. Dawno spacerów po Paryżu nie było, ale to dlatego, że grudzień na YouTubie rządzi się swoimi własnymi prawami. Teraz mamy styczeń, wszystko wraca do normalności, więc wracają i zwykłe spacery po Paryżu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kawałek 14 dzielnicy Paryża, a w zasadzie jedno miejsce, które warto tam zobaczyć i jego okolice. Powiem Wam, że tamtego dnia byłam dosyć podekscytowana, bo akurat tamtego miejsca, w które jechaliśmy, jeszcze nie widziałam. Co prawda Paryż jest dosyć mały, jest wielokrotnie mniejszy od Warszawy na przykład, no ale chyba nie sposób zajrzeć w każdy jego kąt. I tutaj jeszcze chciałabym wyjaśnić pewną kwestię, żeby Was tutaj nie zmyliła pogoda. Nie, ten odcinek nie był nagrywany w styczniu, nie jest we Francji tak ciepło. Ten odcinek był to pierwszy spacer po Paryżu, jaki kiedykolwiek nagrałam. Nagrałam go początkiem października, później nagrywałam kolejne odcinki z tej serii i każdy kolejny wydawał mi się bardziej interesujący, a ten sobie spokojnie czekał na moim twardym dysku, na jego kolej i w końcu ta jego kolej nadeszła. Po dojechaniu na miejsce zaczęłam się zastanawiać, w jakiego typu dzielnicy jestem, bo te kamienice nie do końca przypominały te piękne kamienice, z których Paryż jest znany. Na początku miałam wrażenie, że znajduję się w jakiejś biedniejszej dzielnicy Paryża, no a później okazało się, że chyba nie, bo im dalej, tym wrażenia wzrokowe były lepsze, a później wygooglowałam sobie, że ta dzielnica jeszcze jest to dzielnica mieszana, w której mieszkają w głównej mierze osoby, które zajmują stanowiska kierownicze. Jednym z obiektów, o którym warto tutaj wspomnieć, jest Międzynarodowy Kampus Studencki, który raczej tego na filmie nie widać, ale w rzeczywistości jest naprawdę ogromny. Jak tak patrzę na niektóre budynki, to trochę zazdroszczę, że nie spędziłam tutaj mojego studenckiego życia, bo te niektóre budynki wyglądają istnieje jak z Hogwartu. Także jeśli jesteście fanami Harry'ego Pottera, koniecznie musicie się tutaj wybrać. I wiecie co, powiem Wam, że w wolnej chwili wygooglowałam sobie, jakie ceny obowiązują na terenie tego kampusu i za małe studio, czyli takie mini mieszkanko mające 15, 17 czy 18 metrów kwadratowych, ceny rozciągają się od 600 do nawet 800 euro, no czyli ceny są naprawdę iście paryskie. Na studencką kieszeń jest to naprawdę dużo. I w końcu główne miejsce naszego dzisiejszego spaceru, Parc Montsouris. Jest to jeden z parków, który został stworzony podczas wielkiej przebudowy Paryża Osmana. Ja kiedyś w przyszłości chciałabym nagrać odcinek o tej przebudowie Paryża. Uważam, że jest to dosyć ciekawy temat. Póki co zapraszam Was jednak do odcinku o parku de Butchemont, który nagrałam w zeszłym roku. Tam troszkę szerzej o tej przebudowie mówię. Swoją drogą powiem Wam, że moim zdaniem ta wielka przebudowa Paryża to jedna z lepszych rzeczy, jaka się Paryżowi przytrafiła, bo powstało wtedy naprawdę wiele przestrzeni zielonych, które Paryżanie uwielbiają i nie tylko Paryżanie zresztą. Powstały wtedy naprawdę piękne rzeczy, piękne obiekty, piękne miejsca, więc naprawdę Paryż powinien być wdzięczny i Osmanowi, i Napoleonowi III, że postanowili coś takiego stworzyć. Parc Montsouris został oddany do użytku w 1875 roku. Park liczy 15 hektarów. Jest to kolejny park, który powstał na terenach kamieniomów gipsu.
Montsouris oznacza w wolnym tłumaczeniu mysie wzgórze. A skąd taka nazwa? Kiedyś, w dawnych czasach, jeszcze na długo przed kamieniołomami, znajdowały się tutaj młyny. Te młyny po pewnym czasie sobie stały opuszczone i jedynymi stworzeniami, które w nich żyły, były gryzonie. Więc nazwa prawdopodobnie wzięła się właśnie stąd. Jest to kolejna w Paryżu przestrzeń zielona, zaraz po Parku de Bichaumont czy cmentarzu Père Lachaise, która została zaprojektowana na wzór ogrodu w stylu angielskim. Za projekt parku Montsouris, jak i zresztą innych przestrzeni zielonych powstałych w tamtych czasach, odpowiadał inżynier Alphon. Jako że park Montsouris znajduje się zaraz obok kampusu uniwersyteckiego, jest to ulubione miejsce studentów do spędzania wolnego czasu. W parku znajduje się ponad 1400 drzew i w zdecydowanej większości przypadków są to drzewa ponad stuletnie. Z ciekawszych gatunków znajdują się na przykład tutaj drzewa ginkgo biloba czy sekwoja amerykańska. Jednym z ciekawszych punktów na mapie parku jest ogromne jezioro. Jest to sztuczne jezioro stworzone przez człowieka i tutaj taka legenda dosyć smutna, bo podobno w dzień inauguracji parku woda z tego jeziora zniknęła, a pan odpowiedzialny właśnie za to jezioro popełnił samobójstwo. Dlaczego o tym wydarzeniu mówi się legenda? Dlatego, że początkowo myślano, że ta woda zniknęła za sprawą jakichś sił nieczystych, ale w późniejszych latach zidentyfikowano ten problem. Prawdopodobnie chodziło o jakiś błąd w mechanizmach, które tą wodę do jeziora doprowadzały. Park Montsouris to także dom dla wielu gatunków ptaków, różnego gatunku kaczek, gęsi czy łabędzi. Z tego również co słyszałam, jezioro parku Montsouris zamieszkują żółwie z Florydy, a także krokodyle. Na terenie parku znajdują się też liczne rzeźby z kamienia i brązu. I tutaj taka mała uwaga dla fanów rzeźby. Jeżeli zależy Wam, żeby wszystkie te rzeźby zobaczyć, to niektóre z nich znajdują się na obrzeżach parku i są najlepiej widoczne od strony ulicy. Także po wizycie w parku polecam jeszcze sobie park obejść dookoła, ale już od strony ulicy. Przez park przebiegają również linie kolejowe dawnej obwodnicy kolejowej Paryża. Są one gdzieniegdzie poukrywane w wąwozach. A jeżeli już o kolei mowa, to słuchajcie, myślałam, że już nic mnie w Paryżu nie zaskoczy. Po cmentarzu, przez którego środek przechodził ogromny most, mówię tutaj o cmentarzu Montmartre, a jednak Paryż po raz kolejny mnie zaskoczył. Przez środek parku przebiega linia kolejki podmiejskiej RER B i słuchajcie, zaraz obok znajduje się też stacja o nazwie Cité Universitaire. Jeszcze z ciekawych obiektów mogę tutaj wspomnieć 5-metrowy kamienny obelisk i obserwatorium meteorologiczne. Stacja ta działa od roku 1872 i posiada ona najstarszą bazę danych meteorologicznych we Francji. To właśnie tutaj w parku Montsouris zbierane są dane, które służą Météo France do przewidywania pogody dla Paryża i jego regionu. Osoby, które pamiętają odcinek o parku de Bichaumont, mają pewnie teraz coś w rodzaju déjà vu, bo pewnie pamiętacie te kamienno-drewniane balustrady, barierki, czy nawet te ceglane domki, które się tutaj od czasu do czasu pojawiają, ale to dlatego, że oba te parki zostały zaprojektowane i stworzone przez tą samą ekipę.
W jednym z takich ceglanych domków mieści się restauracja Pavillon du Lac, taka sama nazwa jak w przypadku jednej z restauracji w Parku de Chaumont. Restauracja ta działa od 1889 roku i słuchajcie, posiłki jadły tu takie osobistości jak Lenin, Trocki, Simone de Beauvoir czy Jean-Paul Sartre. Poza restauracją na terenie parku działa też kawiarnia i herbaciarnia. Jeżeli chodzi o atrakcje, na terenie parku Montsouris znajduje się dosyć spory plac zabaw, który oczywiście przetestowałyśmy. Znajdują się liczne karuzele i huśtawki. I słuchajcie, chyba nigdy nie przestanie mnie dziwić to, że w paryskich parkach huśtawki są płatne. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Dostępne są także boiska do gry w kosza, stoły do ping-ponga. Jeżeli chodzi o inne atrakcje, znajduje się tutaj też niewielka scena, na której bardzo często mają miejsce różnego rodzaju koncerty i jak chyba w każdym większym parku znajduje się też tutaj teatr marionetek. I bardzo fajna sprawa dla dzieciaków, w parku Montsouris istnieje też możliwość przejażdżki na kucyku. I tutaj jeszcze taka mała ciekawostka, jeżeli dokładnie oglądacie moje filmy z Paryża, to wiecie, że Paryżanie bardzo lubią w parkach biegać, w parkach ćwiczyć i miasto wyszło im naprzeciw. I od pewnego czasu, co niedzielę, w niedzielne poranki, organizowane są zajęcia z trenerem. Typu yoga, pilates, takie rzeczy. Zajęcia te są oczywiście darmowe. Na terenie parku Montsouris obejrzeć można też mini wystawę na temat jego historii. Przedstawione są sylwetki najważniejszych jego twórców, a także zaprezentowane są dosyć szczegółowo poszczególne etapy jego tworzenia. Na wielu zdjęciach można zobaczyć, jak park zmieniał się z biegiem lat. I przy wyjściu z parku dla odmiany od niezbyt urodziwych kamienic z początku filmu mamy dosyć przyjemne dla oka apartamentowce. Myślę, że warto wspomnieć, że za czasów komuny paryskiej park Montsouris był tłem licznych walk, a podczas II wojny światowej niestety na terenie parku wybuchały bomby. Na zakończenie tego krótkiego spaceru powiem Wam, że park Montsouris bardzo często pojawiał się w piosenkach i w filmach, na przykład ostatnio w filmie z 2006 roku Paris Je T'aime, który po polsku chyba nazywa się Zakochany Paryż. I tutaj, jeżeli ktoś z Was ten film oglądał, to dajcie znać, czy warto. Bo ja szczerze mówiąc wiele o tym filmie słyszałam, ale jeszcze nigdy go nie oglądałam i chyba trochę szkoda, bo jego akcja w 100% dzieje się w Paryżu. Także jeśli ktoś oglądał, dajcie znać. No dobrze, to już koniec dzisiejszego spaceru. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Ja ze swojej strony zdradzę Wam jedynie, że pomimo, że ten park bardzo mi się podobał, tak moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o paryskie parki, pozostaje Parc de Bichemont. Jednak oba te parki mają to do siebie, że wchodząc tam, czujemy się, jakbyśmy opuścili Paryż. Także jeżeli gdzieś w okolicach będziecie, to oczywiście polecam Wam odwiedzić Parc Montsouris. A tymczasem proszę Was już tradycyjnie o zostawianie łapek pod filmami, o subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Paryża. A bientôt!